Cześć i czołem kluski z Rosołem, słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego, autorką różnych materiałów do nauki tego języka, a w świętach wielkanocnych najbardziej lubię lany poniedziałek. Co prawda od wielu, wielu lat już nikt nie oblał mnie wodą, ale kiedy byłam nastolatką i w lany poniedziałek była dobra pogoda, to spędzałam cały dzień na dworze i razem z grupą znajomych biegaliśmy po osiedlu i oblewaliśmy się wiadrami wody. Ale nie o tym będzie nowy odcinek. Inspiracją do nagrania tego odcinka. Był mail, który dostałam kilka miesięcy temu od Eldera. Elder jest Meksykaninem, który razem z polską żoną mieszka w Warszawie i, jak większość z was, uczy się polskiego. Elder miał kilka pomysłów na podcasty. Część z nich już zrealizowałam, ale ten, o którym będę dzisiaj mówić, jest ogromny. To jest naprawdę duży temat, bo chodzi o polskich matematyków. Przyznam szczerze, że matematyką się nie interesuje. Kiedy chodziłam do szkoły, to owszem, lubiałam matmę, ale jakoś nigdy nie poszłam w tym kierunku i bardzo dobrze. Ale okazuje się, że wielu Polaków było w matematyce wybitnych, bardzo, bardzo dobrych. Na tyle wielu, że jeden odcinek podcastu na pewno nie wystarczy, żeby opowiedzieć o nich wszystkich. Dlatego prawdopodobnie podzielę temat o polskich matematykach na przynajmniej dwa odcinki. I dzisiaj opowiem Wam o Stefanie Banachu. Może już słyszeliście to nazwisko, bo na przykład jest w Warszawie Szpital Banacha, w wielu miastach są ulice Banacha, istnieje też Planetoida Banacha, ale o tym pewnie nie wiedzieliście. No dobra, co z tym Banachem? Kim on był? Stefan Banach. Urodził się w 1892 roku jako nieślubne dziecko rodziców, którzy oddali go na wychowanie właścicielce lokalnej pralni, w której pracowała jego matka. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Jak to mogło wyglądać? Może matka Banacha podała dziecko szefowej i powiedziała: Proszę zatrzymać dziecko. Ja odchodzę. Na co szefowa: Dziękuję bardzo. Przynajmniej ktoś będzie mnie utrzymywać na starość, bo w naszych czasach jeszcze nie ma emerytury. I tak zostało. Właścicielka pralni zajmowała się młodym Stefanem i swoją siostrzenicą. Dzięki jej dość dobrej pozycji finansowej i małemu wsparciu ojca. Stefan mógł chodzić do szkoły. Ale to jednak nie w szkole odkryli jego geniusz. To sąsiad z Francji, Julien Mien, który był lokalnym fotografem, i jako pierwszy zauważył, że Stefan ma talent do liczb. Został jego pierwszym mentorem i oficjalnym opiekunem. Nauczył go francuskiego. I zapoznał z ważnymi ludźmi. Zatrudnił go też jako modela swojego zakładu fotograficznego, dzięki czemu wiemy, że młody Banach był całkiem, całkiem przystojnym człowiekiem, a potem bardzo przytył. Mimo geniuszu i dobrych pierwszych lat w szkole, pod koniec liceum Stefan miał problemy z nauką. Jak to zwykle bywa w życiu geniuszy, uczył się tylko tego, co go interesowało. Aż ośmiu nauczycieli nie chciało go dopuścić do egzaminu maturalnego. Dopiero po interwencji nauczyciela matematyki i katechety, czyli nauczyciela religii, chociaż religia już wtedy nie odgrywała w życiu banacha żadnej roli. Mógł przystąpić do matury. I chociaż zdał ją bez problemu, nie poszedł na matematykę. Nie dlatego, że było coś, co interesowało go bardziej, ale dlatego, że wtedy uważał, że w matematyce już nic nie ma do odkrycia. Możemy powiedzieć, że był wtedy Młodym, aroganckim bufonem. Wybrał mechanikę na Politechnice we Lwowie i poprosił ojca o dalsze wsparcie finansowe, ale jedyne co dostał, to radę, żeby dobrze się zachowywał i uważał na zdrowie. Ojciec powiedział, że rodzice powinni utrzymywać tylko studentów medycyny. Z tego powodu, podczas studiów, em, em, Stefan dawał korepetycje, czyli uczył młodszych uczniów i grał epizodyczne role w teatrze. Po dwóch latach na uniwersytecie wybuchła wojna pierwsza wojna światowa więc studiów nie skończył. Na wojnę też nie poszedł, bo po pierwsze słabo widział, a po drugie był leworęczny. I to był jeden z niewielu przypadków, kiedy bycie leworęcznym przyniosło w tamtych czasach komuś korzyść. A może to właśnie był klucz do jego geniuszu? Zamiast tego wrócił do Krakowa, grał w piłkę nożną i wciąż spotykał się z przyjaciółmi, z którymi godzinami dyskutował o problemach matematycznych w parku. W 1917 roku podczas jednej z takich dyskusji na ławce em, na krakowskich plantach do Banacha i jego przyjaciela Ottona Nikodyma podszedł nieco starszy mężczyzna. Okazało się, że był to Hugo Steinhaus, em, matematyk, który był w szoku, słysząc, że studenci rozmawiają o Mało jeszcze znanym y, problemie matematycznym, który był bardzo, bardzo skomplikowany. Steinhaus podzielił się z nowymi znajomymi innym problemem, nad którym od dłuższego czasu się głowił i nie mógł znaleźć rozwiązania. Po kilku dniach Banach przyszedł do niego z gotowym rozwiązaniem. Od tamtej pory matematycy spotykali się regularnie i w większej grupie. A w 1919 roku założyli Polskie Towarzystwo Matematyczne. Wkrótce po poznaniu Steinhausa, Banach poznał również swoją przyszłą żonę Łucję, z którą przeprowadził się do Lwowa, gdzie dostał pracę na Uniwersytecie jako asystent. Tak nawiasem mówiąc, do obowiązków asystenta profesora należało wtedy m.in. pilnowanie jego nowonarodzonej córki. Jego praca na uniwersytecie była trochę problematyczna, bo nie miał dyplomu ze studiów. W końcu wojna przerwała jego studia i nigdy ich nie skończył. Koledzy matematycy wielokrotnie mu mówili: Stefan, weź się w garść, musisz napisać w końcu ten doktorat. Ale on ciągle rozwiązywał nowe problemy i za każdym razem uznawał je za zbyt proste, żeby nadawały się na doktorat. Cały czas liczył na to, że wymyśli coś jeszcze ciekawszego, coś przełomowego. Dodatkowo albo Wcale tych swoich e, rozwiązań, przemyśleń nigdzie nie zapisywał, albo zapisywał je na luźnych kartkach papieru, które mieszały się i gubiły. I pewnie nigdy by nie został doktorem, gdyby koledzy nie użyli podstępu, fortelu. Kazali jednemu z asystentów chodzić za Banachem. I zadawać mu matematyczne pytania. Banach był bardzo uczynny i chętnie wyjaśniał matematykę innym, więc odpowiadał na wszystkie pytania. Asystent zapisywał te odpowiedzi, które razem z zapiskami na tych luźnych kartkach papieru zostały zebrane przez innych, przez kolegów w doktorat. I do tytułu brakowało tylko egzaminu końcowego, czyli tak zwanej obrony. A Banach ciągle nie miał na to ani ochoty, ani czasu. Pewnego razu ktoś zaczepił go na korytarzu na uniwersytecie. Proszę pana, na parterze czeka grupa mężczyzn, którzy mają jakiś trudny problem matematyczny i potrzebują pomocy. Może zszedłby pan do nich i pomógł im go rozwiązać? Pomocny Stefan zgodził się, wyjaśnił wszystko mężczyznom i tym samym obronił doktorat. Bo okazało się, że mężczyźni na dole byli komisją egzaminacyjną, która przyjechała specjalnie z Warszawy. W ten sposób został doktorem, filozofii. Rok później zrobił habilitację, czyli kolejny stopień naukowy na polskich uniwersytetach, a jeszcze w tym samym roku, kilka miesięcy później, profesorem. A miał dopiero 30 lat. I w końcu mógł robić to, co lubił i jeszcze dostawał za to pieniądze. Historia o braku dyplomu ze studiów magisterskich Banacha stała się anegdotą w jego rodzinie. Kiedy jego syn zapytał kiedyś matkę, gdzie jest dyplom ojca, odpowiedziała, że nigdy nie istniał. Syn zrobił na to zdziwioną minę, a ona wyjaśniła: No, ojciec nie skończył studiów. Ale nie powiedzieliśmy ci o tym, bo przestałbyś się uczyć. Takie historie dzisiaj na pewno się nie zdarzają. Dzisiaj to student musi błagać profesora, żeby zrobił sobie przerwę i przyszedł na jego obronę. Ale może problem polega na tym, że no jednak większość studentów nie jest geniuszami. Stefan Banach był nieco ekscentryczny, ale też bardzo lubiany. Studenci uwielbiali go za to, że potrafił wyjaśniać skomplikowane rzeczy w prosty sposób, a do tego ciągle spóźniał się na wykłady. Czasami spóźniony w wymiętym garniturze, z rozczochranymi włosami. Wyglądający tak, że wszyscy wiedzieli, że chwilę wcześniej wyszedł z baru, wpadał do klasy, do sali na uniwersytecie i mówił: Przepraszam za spóźnienie, ale nie myślcie, że z tego powodu skończymy na czas. I kończył wykład pół godziny wcześniej. Traktował studentów jak równych sobie. Jeśli któryś z nich był bardzo inteligentny, miał ciekawe pomysły matematyczne, potrafił z nim rozmawiać godzinami. I robił to dużo chętniej w barze, a nie na sali wykładowej. Był też bardzo hojny. Za pomoc w napisaniu podręcznika do matematyki dla czwartej klasy, w, uwaga, cztery dni. Tak, napisali cały podręcznik 4 dni. Było ich trzech. I za tą pomoc zapłacił swojemu asystentowi 450 zł podczas gdy ten zarabiał wtedy 160 zł miesięcznie. No tak, Banach. Do tego palił niewyobrażalnie dużo papierosów, nawet pięć paczek dziennie, i sporo pił. Na tyle dużo, że studenci nazywali imprezy z dużą ilością alkoholu banahaliami, a niektórzy podejrzewali go o alkoholizm. Ale mimo tego, Mógł przez kilkanaście godzin dziennie rozwiązywać problemy matematyczne w głośnym barze, przy muzyce, w kawiarni, a szczególnie w towarzystwie Lwowskiej Szkoły Matematycznej, czyli grupy wybitnych matematyków, wśród których byli Hugo Steinbach, Stanisław Ulam, o którym opowiem Ci, w następnym odcinku Herman Auerbach, Stanisław Mazur i kilkoro innych. Zwykle spotykali się w kawiarni na ulicy szkockiej, gdzie pili mnóstwo kawy i koniaku, a także zapisywali równania matematyczne bezpośrednio na marmurowych blatach stołów. Tak. Pisali ołówkiem na stole. Wieczorem sprzątaczki ścierały te blaty i cały wysiłek matematyków szedł na marne. W końcu ktoś wpadł na pomysł, żeby poprosić właściciela kawiarni o zachowanie zapisków przez noc. I nad ranem wysyłali asystenta, który je kopiował. Właściciel zgodził się i przykrywał zapisane stoły obrusem. Sprzątaczki wiedziały, że nie wolno im dotykać, ruszać stołów z obrusem. Dopiero po jakimś czasie żona Banacha padła na jeszcze lepszy pomysł, kupiła duży zeszyt i powiedziała: A może by tak, szanowni panowie geniusze Zaczęli zapisywać po prostu wszystko w zeszycie? Od tamtej pory matematycy wpisywali do zeszytu szkockiej zadania dla innych i dla zabawy i motywacji oferowali nagrody za ich rozwiązanie. Do nagród, do nagród należały takie rzeczy jak kawa, butelka wina, kilogram boczku czy żywa gęś. Po jakimś czasie grupa stała się tak sławna, że do Lwowa przyjeżdżali matematycy z całego świata, którzy także wpisywali do zeszytu swoje problemy. I do dzisiaj nie wszystkie z tych problemów zostały rozwiązane. Kiedy doktorat Banacha został przetłumaczony na francuski, matematyk w końcu stał się sławny. Cały świat dowiedział się o polskim geniuszu, który stworzył analizę funkcjonalną. Nie pytaj mnie, nie wiem, co to jest, i nie planuję czytać na ten temat, tak samo jak nie mam zielonego pojęcia, czym jest całka banacha, algebra Banacha, granica uogólniania banacha, przestrzeń banacha, czy co tam jeszcze to zbyt dużo dla mojego. Humanistycznego umysłu. Ale ciekawym odkryciem, o którym warto wiedzieć, jest paradoks Banacha Tarskiego. Razem z Alfredem Tarskim w 1924 roku napisali pracę, w której udowodnili, że dowolną kulę można rozłożyć na skończenie wiele kawałków, tak, żeby dało się z nich ponownie złożyć dwie kule o tym samym promieniu i średnicy co kula oryginalna. Od tamtej pory prace Banacha były tłumaczone na wiele języków świata. Amerykanie bardzo chcieli, żeby przeprowadził się i pracował dla nich. John von Neumann, węgierski matematyk pracujący w Ameryce, nawet wypisał Banachowi czek na liczbę 1 i powiedział mu, że może dodać tyle zer, ile zechce, jeśli zdecyduje się z nim pracować. No, ale Banach powiedział, że nie ma takiej sumy, dla jakiej opuściłby Polskę. W drugiej wersji powiedział, że nie ma takiej sumy, dla której opuściłby lwów. Więc trudno powiedzieć, czy był patriotą, czy tylko lokalnym patriotą. Jakimkolwiek patriotą by nie był, to ja go nie rozumiem. W końcu i tak z czasem stał się bogaty. Pieniądze wydawał, trwonił na papierosy, alkohol i inne przyjemności życia. Otrzymywał nagrodę, ale wszystko przepadło, kiedy wybuchła druga wojna światowa. Początkowo rodzina banachów nie musiała się o nic martwić, bo sława polskiego matematyka była tak wielka, że chroniła go i przed Niemcami i przed Sowietami. To się jednak zmieniło w 1944 roku, kiedy Niemcy wkroczyli do Lwowa i rozstrzelali, zamordowali grupę 25 profesorów i ich rodzin. W kolejnych dniach zamordowano też innych członków lwowskiej inteligencji, w tym kilku znajomych Banacha. On sam cudem przeżył. Uratował go polski biolog austriackiego pochodzenia Rudolf Weigl, który zatrudnił Banacha i kilku jego bezrobotnych kolegów naukowców jako Karmicieli wszy w badaniach nad tyfusem plamistym, straszną chorobą przenoszoną przez te insekty. Wszy żyły sobie we włosach karmicieli, a Niemcy tak bardzo bali się tej choroby, bali się epidemii, że nie mieli odwagi podejść do nich bliżej, zbliżyć się do nich. Nie wiedzieli, że we włosach profesorów żyły zdrowe wszy, a w instytucie, w którym pracował Weigl, nie było tyfusa plamistego. Swoją drogą Weigl też jest bardzo ciekawą osobą, bo chociaż pochodził z Austrii, to wybrał bycie Polakiem. I nawet kiedy Niemcy oferowali mu różne przywileje i wpisanie na listę Niemców, dopowiedział, że nie, że raz w życiu wybrał swój naród i jest Polakiem. Po wojnie Banach dostał stanowisko na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ale już nigdy nie wyjechał z Lwowa. A to dlatego, że już wtedy był bardzo chory. Lata palenia pięciu paczek papierosów dziennie zebrały żniwo, przyniosły. Negatywne konsekwencje. Umarł w 1945 roku na raka płuc. Jego imieniem zostały nazwane ulice, szpitale, Nagroda Polskiego Towarzystwa Naukowego, Planetoida, Międzynarodowe Centrum Matematyczne i wiele innych. Na krakowskich plantach jest też ławka, na której siedzą figury dyskutujących. Banacha i Nikodyma. I to już wszystko w tym odcinku. W tym pierwszym odcinku z miniserii em, o polskich matematykach. Wkrótce opowiem wam trochę więcej o innym członku em, Lwowskiej Szkoły Matematyków. A tymczasem zapraszam Cię na moją stronę internetową www.polskidaily.eu gdzie po zapisaniu się możesz mieć dostęp do wszystkich transkrypcji podcastów, a także masy ćwiczeń, które na bieżąco przygotowuję, ciągle piszę i uaktualniam. A także możesz spotykać się z nami na spotkaniach klubów dyskusyjnego, leksykalnego i gramatycznego. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć!